Czy znasz kogoś, kto cierpi na obrzęk stóp lub sam masz ten problem? Opuchnięte stopy nie stanowią bezpośredniego problemu medycznego, lecz wskazują na schorzenie, które występuje pod powierzchnią naszej skóry. Zwykle problem ten występuje, gdy w naszym organizmie gromadzi się nadmiar wody, który powoduje puchnięcie. Obrzęk pogarsza się, staje się coraz bardziej niewygodny, co może z kolei powodować problemy z chodzeniem, a nawet staniem. Z czasem ból może się pogłębiać, a stopy mogą stać się bardzo czerwone. Szukasz lekarstwa na tą przypadłość? Oto kilka sposobów, które możesz wypróbować w domu, aby zmniejszyć obrzęk nóg i stóp. Numer 1. Hydroterapia. Hydroterapia to terapia wodą w celu zmniejszenia bólu i dyskomfortu. Zabieg ten możesz wykonać w domu i potrzebujesz jedynie ciepłej i zimnej wody. Przygotuj miskę, do której nalej zimnej wody i wymocz nogi przez kilka minut, a następnie zamień wodę na ciepłą i również wymocz w niej nogi przez kilka minut. Pozwoli to na zmniejszenie bólu, obrzęku i lepsze krążenie w tej części ciała. Numer 2. Masaż. Masaż jest jednym z najlepszych sposobów na spuchnięte stopy i nogi. Pomaga w poprawieniu pracy mięśni i cyrkulacji krwi. Pamiętaj, aby najlepiej masować nogi w kierunku serca, a nie w drugą stronę. Numer 3. Sól Epsom. Sól morska jest w stanie bardzo szybko zmniejszyć obrzęk, a także ukoić ból. Powodem tego jest duża zawartość siarczanu magnezu w składzie, który jest wchłaniany przez skórę i wspomaga przepływ krwi oraz zmniejsza obrzęk. Pomaga także w bólach, zmęczeniu mięśni i okaże się pomocny do zabijania bakterii powodujących nieprzyjemny zapach stóp. Numer 4. Imbir. Ponieważ imbir jest naturalnym środkiem moczopędnym, obniża on ilość wody w ciele i pomaga leczyć obrzęk stóp. Dzieje się tak dlatego, że zmniejsza on zawartość sodu w organizmie, co jest przyczyną obrzęku. Numer 5. Mniszek lekarski. Mniszek lekarski to świetne lekarstwo na opuchnięte stopy. Pomaga organizmowi wchłonąć dodatkowe płyny ze względu na jego właściwości moczopędne. Podobnie jak imbir, pomaga również zmniejszyć ilość sodu w organizmie. Numer 6. Ćwiczenia fizyczne. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna, aby powstrzymać stopy od obrzęku. Ćwiczenia wspomagają krwiobieg i powstrzymują krew od gromadzenia się w kończynach dolnych. Numer 7. Magnez. Jeśli w organizmie brakuje magnezu, może to spowodować obrzęk stóp z powodu gromadzącej się wody. Pamiętaj, aby spożywać pokarmy obfite w ten minerał, aby pomóc w walce z tym problemem. Oto kilka innych wskazówek, które pomogą Ci wyleczyć opuchnięte stopy. Unieś nogi, aby były wyżej poziomu Twojego serca, gdy odpoczywasz. Ogranicz spożycie soli i kofeiny. Jedz więcej świeżych owoców i warzyw. Pij dużo wody, aby Twój organizm nie musiał jej gromadzić. Dzięki temu wspomożesz również oczyszczanie organizmu z toksyn. Unikaj siedzenia przez długie godziny. Zamiast tego rób częste przerwy i przejdź się na mały spacer lub chociażby pochodź przez kilka minut po mieszkaniu. Podczas długich podróży samochodem, autobusem, pociągiem lub samolotem pomyśl o noszeniu pończoch uciskowych, aby zapobiec obrzękom stóp.